Dzień dobry, tu Blitzmanik, dziś zagramy Spidermana. Jakby to powiedzieć, no film się nie nagrał z tą Mary J. Watson, która szła oczywiście do muzeum. No ogólnie, kiedy szliśmy do muzeum oczywiście. I tam jacyś zbrodniarze szukali pewnych planów. No, to to chyba się od nas nie odczepi, coś czuję. I jeszcze, że ach, nazistowskie pszczoły. A gdzie o Niemców, tak? Ej, ja jestem na Times Square? Jo! Szczątki uwięziły kogoś w tym samochodzie. Okej, widzę, że... Ech, trafiaj. Okej. No dobra. Wypadek samochodowy na Times Square. Dobra. Nie wyciągnę cię. Muszę znaleźć sprawcę tego wypadku, zanim ucierpi ktoś jeszcze. Dobra, tak, zrobiliśmy drugą dobrze. Kurde, akurat zbieg okoliczności chciał, abyśmy... O kurde... U złodzieja mam zadać? Uciekają! Muszę przyspieszyć! Gdzie oni są? A, tu są. No siema! O! Siema! Nara! O! Jop! I lecimy! Okej, okej! Stąd te! No! No to na Times Square się działo. Okej, okay. Znaleźliśmy oczywiście czas. Rzecz jasna na to, abyśmy oczywiście dorwali zbrodniarzy. To mi się podoba. Przestraszyłem pana, nie przepraszam. Tak, oczywiście mam ten strój z filmów Remiego, żeby była jasność. Jakby ktoś miał wątpliwości. W sumie... lepszy to był chyba... Myślę, że ten sam strój z tych starszych filmów Raimiego to... Chyba jest dużo lepszy niż ten z The Amazing Spider-Man.
nie mamy trochę czasu. Bo dziwo znajduje czas na wszystko. No dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. No. Wlecieliśmy z przytupem. Aha, mamy pierwszego, kolejnego bossa. Serio? No dobra, tu już mamy więcej akcji. I oczywiście... kolejnego bossa. Oczywiście, że se. Jak widać. Jak go zgubię, to będzie źle. Okej. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór. Coś już powiedziałem. Teraz mamy już... mogę jeszcze raz uniki robić i to jeszcze w powietrzu. Au! Kurde, najtrudniej. Muszę się sprężać. Ja też. Coś czuję, że trochę to zajmie. O nie. Nie! Szoker uciekł. Kurde, kanianie tego gościa jest. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja ma cię cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz, albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór. Coś powiedziałem. Nie, nie mogę! Jak to nie mogę uniknąć, kiedy ja spadam? Ja nie wiem. Nie robi tego, no.
przejść, no! No, znowu go dorwałem. Wiesz co, Herman? Nie masz krzty własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiesz mi o nim więcej? Może później. A udało mi się go dziwo dorwać. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat nie trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow! To chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. Okej, udało nam się załatwić naszego szokerka. Zdaje się, że mam trochę czasu. To chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. O, to MJ. No, tysiąc. Cześć, MJ. Jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z Shockerem. No, tu oczywiście mamy dosyć blisko, ale tak to... Ile ci wiszę? Kończymy. Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak, więc... właśnie wybieram się do Fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. O co? Ukończ.